Cześć wszystkim! To znowu Ponio 7, dalszy ciąg Arkanum. Dobra, zanieśmy tego kamulca i idźmy dalej. Witam Edwinie, czy możemy na chwilę porozmawiać? Oczywiście, mam kamień na ołtarz. O, udało ci się, to wspaniale, wezmę go teraz od ciebie. Ech, ale ciężki, teraz naprawa ołtarza zajmie chwilkę. Ogromnie dziękuję, niech Halicon rozjaśni twoją ścieżki i wskazuje prawdę, która jest na nas wszystkich oczekuje. Kłaniam się i żegnam. Dobra. On zabrał ode mnie kamień, a ja od razu zabiorę od Virgila wszystkie moje rzeczy. Ponieważ nie chcę, żeby je zjadł. On jest niezłym łakomczuchem. Czy nie zjadłby samemu, może by powciskał to komuś innemu? Żeby zacząłby sprzedawać na ulicy biednym, czy coś takiego. Nie. Nie ufam temu człowiekowi. Czy ufam temu człowiekowi, ale nie ufam w jego zdolności organizacyjne pod tym względem. Dobra, resztę niech sobie... W sumie te jeszcze mu dam. Mikstury są mniej ważne, a zabiorę mu maści. No, mikstury może zużywać, mamy czary lecznicze, które kompletnie nam zastępują te mikstury. Natomiast maści lecznicze nie możemy tak łatwo zastąpić. Okej. Okay. No i dobra. Jesteśmy okej. Okay. Przy okazji ołtarz zapewne się naprawił. Mogę spojrzeć na niego? Halcyonie, prawdy panie, władco chmurnych podłoczów. Dobra. Objaw nam, sługom twoim, zdejm zasłonę z naszych oczu. Oj, oczom twym jest światłość wieczna, matka twoja jest słońce jasne, a ty jesteś prawdy ścieżką, ty jedyny niezgasły. Ja mam ślepiec, co prętem oliwnym szuka mądrości twojej drogi. Obdaruj mnie swoją mocą, spojrzeniem wnikliwym, głębokim. Okej, okay. Jeżeli chodzi o oliwny pręt, to zapewne mamy coś, co pasuje do tego opisu. O. Mamy oliwny pręt. Dobra. No to... Użyjmy tego oliwnego pręta. Okej! Okay. Otrzymaliśmy nasze, chyba to już będzie czwarte czy piąte błogosławieństwo. I tym samym ukończyliśmy pierwszy krąg. Krąg dobrych bóstw. No, w sumie powinienem sprawdzić, jakie wcześniej miałem statystyki. Ale... Nie pamiętam, żebym miał 20 siły woli. Jakby troszkę zmniejszyły mi się uniki. Nie wiem. Okej, wykrywanie... O, leczenie dostałem. Coś takiego. No dobra. Fajnie. Teraz, skoro skończyliśmy pierwszy krąg, moglibyśmy przystąpić do wykonywania drugiego kręgu bóstw. Ale to później sobie zrobimy. Ponieważ tam teraz mamy ciekawsze rzeczy do zrobienia. Okej, okay, góry kamienne. Gdzie my to mieliśmy pójść? Szare góry? Zgubiłem to miejsce. Wybaczcie mi, muszę go poszukać. Tajemne wejście do siedziby żelaznego klanu. No nie. A ta Farakusa jaskinie. Krynie. Gdzieś tutaj było? Wybaczcie, sorry. Bo już wczoraj w poprzednim odcinku znalazłem to miejsce, ale to już nie wiem, gdzie to było. Ostrzeg Xerxesa. Nie. Skinie złodziei. Muszę spojrzeć do tego. Oj, sorry, zapominam.
Do dziennika. Okej. Prosi o zwrócenie jego skarbu żyjącym członkom rodziny Williamsonów. Nie zwróciliśmy skarbu? Czy te sprzączki jeszcze mi zostały? Nie wiem, wiecie co? Spróbuję pójść jeszcze do nich i zagadać z tym drugim. Może coś pominąłem. Wolałbym nie pomijać rzeczy. Irytujące już stają się te walki losowe. No ale niedługo awansujemy o poziom. Więc może się na coś przydadzą. Hej, z tobą nie gadałem. Nie, on nic nie chce. Tylko tamta dziewczyna była jedynym członkiem żyjącym. Chyba tak. Nie wiem czemu w takim razie zadanie jest oznaczone za niezakończone. Może muszę porozmawiać z nim, żeby zakończyć. Dobra, w każdym razie. Poszukajmy jeszcze raz te bengalińskie ostrze. Nic nie pisze o tym, gdzie to ma być wykonane. O, jest bengalińskie jaskinie. Dobra, tam musimy pójść, dobra. No to gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Wybaczcie za to. Czasami zdarza się człowiekowi zgubić. Przełęcz. I do bengalijskich jaskiń. Dobra, ruszajmy w drogę. Od razu naładować Fireballa. A zapewne przyjdzie nam go użyć parę razy. Szkoda tym dużym szczurze, który krytycznie trafił Raven. Raven niezbyt dobrze daje sobie radę z bronią wręcz. Ale z łukami nie idzie i strasznie lepiej. Więc... ta... czy może idzie jej lepiej, ale z powodu tego, że często trafiała naszych towarzyszy, to wolałem jej nie dawać żadnych strzał. I na razie jeszcze nie zmieniłem zdania. Może w jakichś bardzo podbramkowych sytuacjach zmienię zdanie. Ale póki co nie ma potrzeby takiej. Potrzebuję leczenia, Raven. No i trochę Virgil. O, szczywilczki. Powoli nabijają na ten poziom. Dobra, te wszystkie starcia losowe trochę przekonują mnie do idei kupna teleportacji. Ale tylko trochę. Mały obóz, czy ja tu byłem? Czy ja to właśnie odkryłem? Chyba nie. Teraz zobaczę opis. Z daleka widać mały obóz. Jeżeli nie byłem, to zajdę w drodze powrotnej. Okej, dobra. Jesteśmy na miejscu. Rzućmy parę czarów. Nie masz czary, nam się przydadzą. Tutaj. No. Flachion. No już pozbieraliście wszystko, co tam zebraliście. Flachion. Magnus, co ty zebrałeś? Nie wiem, co on zebrał.
Jakieś śmieci. No, widać pułapki. Fajnie. O, czarny diament. Fajnie. O, i demon bojowy. Przywitajmy się z nim w bojowy sposób. Zaśpiewajmy mu pieśń jego ludu. Okej, nie mogę wyjść z trybu walki. Czyli coś tu niedaleko jest jeszcze. Coś, co chce zginąć. Dobra, ja was opowiem. Dobra, więcej szczurów. I chciałbym wyjść z walki, ale gra mi nie pozwala. Że jak wyjdę z lokacji, to mi pozwoli. Nie. Okej, tak lepiej. Dobra. Awansujmy o poziom w takim razie. Zbieram więcej siły, ponieważ siła jest fajna. I będę dalej kontynuował ten pomysł. Dobra. Poza tym... Dobra, wracamy. I bijemy dalej. Nie będę używał żadnych zwojów. A propos zwojów właśnie. Oddawaj. Tak, zapomniałem sprawdzić, czy wszystkie zwoje mu zabrałem. Dobra, nie będę używał żadnych zwojów od wykrywania pułapek. Ponieważ na razie nie spotkałem się z żadnymi groźnymi pułapkami, tylko trucizny i troszkę obrażeń. O, siema panowie. No, oni troszkę biją. Ale nic poważnego. Większa mumia. Ciekawe, czy to są ci towarzysze Teacha. A, zapomniałem sprawdzić, co było w tamtej skrzyni. No, nie, no nic, trudno. Sprawdzę w drodze powrotnej. Właśnie, teraz mam bonus do obrażeń? Tak, prawie do obrażeń jeden. Spoko, fajnie. Zwróć uwagę, że moja broń uderza szybko. To będzie całkiem spoko. Okej. Okay. Tych panów... chciałem unieszkodliwić z pioruna. Żeby reszta ludzi nie niszczyła swoich cennych broni. Ktoś już go dobije. Okej, okay. To mogę nawet ja go dobić. Dobra, resztę zabijamy bez problemów. Nie uciekaj, pajączku, i tak cię dorwiemy. Gra znowu mnie pozwala mi wyjść z trybu walki. Czyli stwierdziła, że to są bardzo poważne walki. Okej, tu widzimy, to jest jakiś dół ognia. Nie wiem, czy to jest właśnie ten, do którego mamy cisnąć ten miecz. Ale z pewnością się dowiemy. Znaczy... Mówiąc miecz, mam na myśli bengalińskie ostrze. No proszę, nie atakuj go. Okej, okay. Po tej przygodzie znowu czeka nas wizyta w Tarancie. Okej, okay. Uderzenie pioruna. Ciach. Dobra. Wezmę moją laskę. Kończy mi się mana. A może się zdarzyć okazja, że jeszcze trzeba będzie komuś przywalić z pioruna. Halo? Okej, dzięki za leczenie. Piekielna bestia. Nie trzeba przywalić z pioruna, ale mogę równie dobrze im przywalić z laski. Ktoś tu czymś strzelił? A, to pewnie pułapka była. A, te wszystkie skrzynie, które będą się sprawdzić w drodze powrotnej. Ponieważ teraz gra mi nie pozwala. Okej. Okay. Jest przeklęty paladyn. Okej, przygotujmy się na tę walkę, ponieważ ten gość to nie przelewki. Ciach. Dobra,
Przywitajmy się. Wow. Proszę, nie zabijajcie go. No, ci panowie mają poważny biznes. Okej, okay, Raven go to uleczyła. Nie, to Smithy. Ktoś się zamienił w żywołaka ognia, ktoś przywołał żywołaka ognia. Generalnie towarzysze wiedzą, że to nie przelewki. Dobra. Zobaczmy ognistą kulę, jak zadziała na nich. Nie spodobało im się to. Dobra, no to nie róbmy tego tak. Jeszcze raz. Użyjmy tego. Tak, nie spodobało im się, bo niewolnik jeszcze się nie zagrowali na mnie. Tak, dopiero jak będą oznaczeni na czerwono, to wtedy dopiero mogę ich niszczyć. Raczej są oznaczeni jako niewinna istota. Dobra. Czy mogę powalić go na ziemię? Nie, on nie ma punktu wytrzymałości. A niewolnika mogę powalić? Tak, zdecydowanie mogę. Okej. Czekam na towarzyszy. Czekam, o, już wszyscy są na czerwono, więc powinienem już być w stanie rzucać kulami ognia. Okej, na szczęście ten paladyn tylko zadaje obrażenia w punktach zdrowia. Okej, szkoda, że nie ma muzyczki, bo to całkiem poważna walka. Okej, mogę w sumie użyć wstrząsu, ponieważ skupili się wokół mnie. A to jest całkiem tanie zaklęcie. I całkiem skuteczne. Dobra, mam jeszcze trochę punktów akcji. Czy mogę rzucić jeszcze czar? Mogę rzucić jeszcze czar. Paladyn się uleczył. I swoich sojuszników też uleczył trochę. Spoko. Okej, moje uniki dobrze zadziałały. Dobra, zobaczmy. On ma sporo zdrowia. Ale jego pomagierzy już powoli padają. To chyba zmienię broń. Skoro i tak wszyscy są skupieni na mnie, to dodatkowe KP może się przydać. Pozabijam tych niewolników, aż obrażenia w zmęczeniu bardziej mnie nie bolą. Okej. Ludzie się nie bawią z czarami. Niestety paladyn ma całkiem dobrą obronę. Wow, kto to tak nawala? Okej. Okej, oni się rozpierzchli. Całkiem fajnie. A paladyn już skończyła mu się wytrzymałość, więc... O, ma naprawdę dużo. Że uderzenie pioruna byłoby skuteczniejsze. Nie do końca. Ma dużą odporność na wszelakie obrażenia. Jest całkiem poważnym przeciwnikiem. Okej, dzięki Wirgil za leczenie. Okej, wrócili po magierzy. Tylko proszę, nie mam mało punktów wytrzymałości, więc raczej sobie je przywrócę. Nie chcę paść. No i dobra. Chyba skupię się na nim, chociaż zadawanie mu 4 punktów obrażeń to... Dobra. Mniejsza z tym. Walmy w niego z czarów.
stanowi zbyt duże zagrożenie. Okej, dobra, i padł. Z Boomagierami już nie powinno być problemów. Mam wystarczająco dużo wytrzymałości, żeby przeżyć ich parę ataków. I chyba Virgil użył na mnie jakiegoś przywrócenia. Może Zwiatrza, więc... Okej, Boomagierzy już nie będą tak trudni do zabicia. Ta, zwłaszcza jeżeli rzuci się na nich pies z adamantowymi kłami. Okej. Czy tu wyrzucił ciężki miecz? Ty, padaj. Ty też. Dobra. Poszło bardzo dobrze. Ten przeklęty paladin jest jednym z trudniejszych przeciwników w grze. Dobra, to jest jakiś topór. Czarny diament. Dobra, ci niewolnicy mają ciężki miecz i pomimo swojego wyglądu nie posiadają żadnej zbroi. Co jest trochę oszukańcze. Dobra. A, pułapka. Dobra, i mamy to nasze bengalińskie ostrze. Mamy jakiś hełm. Ułóżmy to jakoś sensownie. I trochę świecidełek. No i zobaczmy. Całkiem fajne ma obrażenia. 5 do 20. Tak, zmęczenie również. Okej, okay. Ładne. I obrażenia trucizny. Duże. No i szybkość też bardzo ładna. Więc generalnie to jest bardzo sensowny miecz. Jeżeli ktoś by chciał być złym, może jak najbardziej może z niego teraz skorzystać. Tylko jest jeden mankament. Otóż samo przywdzianie go czyni z nas złych ludzi. Ta ze stówy spadło nam do 35. A dodatkowo każdy cios nim zadany będzie dodatkowo jeszcze zmniejszał nam charakter. Więc, jeżeli ktoś chciałby się w tym momencie gry nagle nawrócić z dobrej ścieżki na złą, to jest bardzo dobry sposób, żeby to zrobić. W sumie wiecie co? Może zrobię dodatkowy save. I dobra. Ale dobra. Zniszczmy go. Tak jak przyrzekliśmy. Dobra, zadanie wykonane. Wróćmy teraz do żelastego Pita. I zobaczmy, czy to już wszystko. Czy dostaniemy nasz statek na własność. No, jakaś zbroja. To może potrzymać coś. Ty, trzymaj to. Trzymaj hełm. Jakaś zbroja. Sprawdzimy sobie w mieście. Kolejny czarny diament. Sporo czarnych diamentów. Jeszcze było tutaj parę skrzyń, które również chcę sprawdzić. Wow. Kolejny czarny diament. Będę musiał je posprzedawać. Ten jest, który też będę musiał posprzedawać. Chociaż brzmią całkiem fajnie. Może zamiast posprzedawać je, powinienem zacząć z nich korzystać. Tak, to byłby dobry pomysł. I dobra, jeszcze tutaj była jedna skrzynia. Ktoś tu zostawił nie lada. Nie lada sprzęcior. Wyczucie charakter. O, wskrzeszenie może nam się przydać. Witalne. Wiecie co? Zgarnę tutaj większość rzeczy, które się przydadzą. To może porozdaję moim pomagierom, żeby oni to przynajmniej z tego skorzystali. Nadto pójdę do Tarantu, zidentyfikuję wszystkie rzeczy.
posprzedaję rzeczy. No i widzimy się w następnym odcinku w Tarancie, jak już to porobię. Odwiedzimy żelaznego Pita, zgarniemy nasz statek i od razu wyruszymy na Thanatos, ponieważ tam będą się działy ciekawe rzeczy. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie, cześć!